budowy, przez master rynk budowy trasę rowerową jeszcze rozwalił. Znaków nie było z drugi master rynk budowy, po drugiej stronie są. Ja już to widziałam, że oni do nas jadą. Teren budowy jest na torach. A tam przejechali. No to przejadę my tu. Chociaż nie, my tu wtedy tam Kaindy jechali. Tam. No ale to tam nie ma sensu jechać, bo to nas tam. To już są Jankowice. Koło Pszczyny. Niestety szlak rowerowy, który chcemy jechać, jest niewyznaczony w terenie. Tylko w nawigacji. A szkoda. Ja powiem tak, że ta nasza trasa zaczyna się robić coraz to bardziej atrakcyjna. Kaś w lesie prowadzi nas tylko i wyłącznie nawigacja. Tu jest pułapka. Woda. Ale widać, że ktoś tu jechał. Chodniczek jest. Żeby tu jakoś milia fajnie było. Jest. Druga. A my jedziemy dalej prosto. Pierdolona, jak nie wiem. Może trochę lepsze będzie. Bardzo wątpię. Jakaś pułapka. Jak kamienie tu będą. Pszczyńska, Pszczyńskiego albo czegoś. Tam jeszcze. O, nawet się pojawił jakiś kamień, ale to jest zwykły kamień współczesny. Granica jakoś w lesie jest współczesny kamień. Tak. To jest niby trasa rowerowa wyznaczona przez GPS z Pszczyny do Sławkowa. Sławków to jest tam już Gorolland, jak to się godo. W rejonie Dąbrowy Górniczej. Też ja będę do Gorlandu, aby do Jaworzna. Jak będziemy wracać, to nie wiem, chyba Sudzień czy Katowice. Ale jakiś rowerzysta tu jechał, musi się śladzić. Jak on kajś jechał, kajś wyjechał, to my też kajś jadziemy i też kajś wyjadziemy. To już Bieruń. Bieruń. Grobel. Proszę. Kajś koło Bierunia. Kajś, nie wiem dokładnie. No GPS tu prowadzi. Żółty szlak. Pszczyna Sławków. Nieoznakowany w terenie. Także w jakiś żółty się bym tu trafił. No kiedyś zmienia już te tablice musiała uszkodzić. Bo to tak oczywiście nie idzie. No. W Czarnolesiu tam się w Zabrzegu zdemolowano z WTR-ka przez robotników. A tutaj tak to jest. Ludzie tego nie rozumieją. Ciężkie pieniądze niejednokrotnie na to idą. Trzeba połazić po urzędach, po wszystkim. Najlepiej tam wszystko ten kopnie znak zamontować i sprawa załatwia. A ty głupi rowerzysto błądź po terenie. Jak nie można widzieć. Tak, wyjeżdżamy z Lędzin do Imielino i teraz jademy w prawo. Jest kapliczka, tak jak nawigacja pokazuje, w prawo. Nie, zaś no nie, muszę poczekać. Zaś przejedzie.
Nie wiem, czy to widzicie. W prawo. Tu krzyż, nie? Tak, tu. Zgadza się. I teraz mamy w lewo. Lewo. Prawidłowo. Oficjalnie mi pokazuje, że to jest Imielin. Tutaj. Leśnictwo Katowice. Proszę, taki oto punkt odpoczynkowy. Fajne miejsce. Są chałupy. O kurde, a na wprost widać kumin z Jaworzna. Ten tajemniczy, co my na Trzech Lipkach się w marcu rok temu zastanawiali. Elektrownia Jaworzno 2. No to nieźle. Tak. Nie wiem, fajne są, ale jakieś takie widokowe miejsce. Tam widać na wprost już zniesienia Jury Kratowsko-Częstochowskiej. Jaworzno już niedaleko. Zerona mi to, że to już mija. To ładnie wtedy. Chyba ta nawigacja się nie przesuwa. A w pieru, no kaj się zbliżą. Zabywo w ręce do tego. Jako w prawo i potem uderzać w lewo. O, tu jak kurde. A4 pokazuje. A więc autobana. Autobana z niemieckiej granicy do granicy ukraińskiej. My jademy pod ten oto wiadukt. Tak, pod tym wiadukt. To jest autobahn. Pod wiadukt jademy. Tak myślę, ale... I potem będzie prosto. Prosto, no. Jakiś przystanek autobusowy będzie. Będzie. Jechało się tu z trójkąta. A więc tu była rajza już. Wow. A to było zaskoczenie. Słowice, Jaworzno, czyli most cudów, Rzemsza. Znaczy się, że jedziemy teraz na rowerze.
skręcacie się. Jesteśmy bardzo blisko trójkąta. Ja tu był już. Ja tu już był. Tu była rajza z trójkąta trzech cesarzy. Tak? Tak? No ale to też było wtedy. To było też wtedy. Bo to było razem. Co? To było razem. To nie było razem. Ale z trójkąta my też jechali. Nie jechali my. Tym niebieskim flakiem my tam jechali. My jechali dookoła zbiornika. Tak? No. Trójkąta my jechali po Grędzinie. Ale tu może teraz po prawej stronie to była Przemsza. Tak. Tu powinny być słupki. Tak, tu powinny być słupki, ale to... Wrócić się trzeba. No, że to trzeba. Wrócić się trzeba, ale tu, na tę drogę w prawo. Że to trzeba odgrywać. Tu, w prawo. No, teraz jest ok. Chyba tu coś było kopane. Kanalizacja. Tak samo jak i u nas. Kanalizacja. Tam widać Zalew Imieliński. Bądź jak to woli Dziećkowicki. I autobana. A tu przed nami już zniesienia Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Coś pięknego. Coś pięknego tu jest. O, już widać Jura tam przed nami. Czekaj, czekaj. Teraz mamy jechać jak? Czekaj, czekaj, bo się trzeba podziwać. Skręcamy! Skręcamy! Skręcamy. Tu jeszcze pod kępę trzeba jechać. Ale tu mi pokazuje, że tu mamy skręcić. Kiedyś się w nerwi wiadomo nie jeździ. Mamy kamienie. Wierny, to taki kamień przekaryny już tam. Jasne. Zobaczmy. No prosto. A same maszty są sztrum, bo to wszystko idzie od elektrowni Jaworzno, którą mamy genał po lewej stronie. Ona jest widoczna między innymi z okolic Bielska, ze wzgórza Trzylipki. Oczywiście przy dobrej pogodzie, nie? Podejrzewam, że dzisiaj ją będzie widać. Trzech lipek. No to teraz to możecie wyobrazić, jak my są pierwsko daleko. Jaś będzie piosek, pioseczek. Już się robi. Już się buksuje.
się nie uda przejechać. Ja mam cienkie opony, to nie się uda. Nie się uda przez to przejechać. Życzę mu zwrotu na wszystkie boki, ale udało się. Miarze. No, to hamulca się doszedł do stołu. I tyle. Tak już będą układziny do tego. Krzyżowanie mamy, a nie to my to. Lasy koło Jaworzna. Oczywiście wiadra. Musi być burda, no to się nie wiemy. A my wyjechali koło jakiegoś strumu. Kałuna tam pojechała, jak to tu mamy. Na się gdzie wracać. Przecież wyraźnie pokazuje, komu jechać. Co to teraz będzie? Jeszcze z tej strony tej elektrowni zechnie. Kostka. Dla polskiej biedy. Tak było, ale nie wiadomo jak było. Osiedle polskiej biedy. Kapliczka jakoś będzie. Prawdopodobnie to jest na miejsce. Gdzie nauki. Jadymy w prawo. Tak. Na widło. Można, ale fantastyczny widok na Jura. No, co myślimy teraz? Tu. Ja, prosto. Kajś za Jaworznym. Fajny teren. To już tam to już Jura widać, Krakowsko-Częstochowska. Piękny teren. Pokazuje prosto. To jest obwodnica Jaworzna. Bo nie ma szlaku, jest tylko zielony. Prosto. Ale tu jest widok pobyt. Co to za tam? Dobrze pyskiem wyrżnąć. Ogień, jak powiem, ogień!
mogły po piosku jechać. Matko jedyno, ale drogi, mogły po piosku. Z dupą zwerto. Ale popatrzcie, tu jeszcze taki rzepak nie ma jak u nas. U nas więcej kwitnie, a tu taki jakiś taki marny. Więcej piosku tu jest, tego co widzę. No teraz będzie zadyma. Teraz będzie zadyma. Czekaj, tę maskę jednak dumę na łeb. Żeby się nie nadychał tego piernictwa. Ale weź mi na tańce. Druga szlaka pomieszana z pioskiem. Tu musi być fajnie, jak jest po deszczu. Taka szlaka z pioskiem pomieszana. To jest niedaleko, ten park Gródek. No to jest dzisiaj cel naszej rajzy. A to wszystko dzięki panu z kanału Trochu Rowerów. On tam był. I dzięki niemu wiemy, że tak tutaj. Tu się okaże, że on jeszcze tam był. A ten z Trochu Roweru, ten Krzysztof. Bo my już praktycznie są. Park Gródek, to jeszcze, kawałek będzie w prawo odbijać. Takie tereny jurajskie już się tu zrobiły. Nie wiem, czy to przypadkiem tu już nie wyjdzie. No, z tego szlaku będziemy zjeżdżać. Ulica Jaworowa, tu jest mapa. Ale to chyba jeszcze nie tu. To jest cel naszej dzisiejszej rajdy. Park Gródek, Jaworzno. Chyba jadowni kamieniołom. Tak,
Jaka przekręta. Ale jak powiem... Jak jeszcze raz przyjadę. Tam je? Popatrz, ile ludzi tu ma. Myślałem, że żody. No. Już to się da objechać. Park Grudek. Na dół. Objechać dookoła. Ale wody mało. No mało wody, mało. Woda cieśniutka. Czyściutka. Pełno ryb tam je. Przygodnicza ścieżka dydaktyczna. O, po schodach? Robi się ciekawie. Odwiedź się jeszcze, jak się zwężenia są na tych schodach. Nie. Wody terenowe. Zachowaj ostrożność. To jest stromy. I co zrobimy? Trzeba iść. Nie ma się zastanowić. No tam jest mój w tym jednym miejscu. Thank you.
postaw się robi. No, zima daleko. Ja wiem. Chyba specjalnie, żeby tu z rowerami nie wyłazili. No. Polak potrafi, jak to się kończy. A Ślązak tym bardziej. Dolomitu. A nie tak dawno jeszcze wydobywali. W ciągu kilkudziesięciu godzin do minionych dolomitów. Chyba ci szybko się dalało. Zatopiony jest sprzęt. Wydobywczy. Ale ta woda to tam czyściutko. Szybko się woda nalała. To nie zdążyli nawet sprzętu wyciągnąć. Wody gruntowe wybiło. Pozostał w nim sprzęt wydobywczy, który stał się osobliwą atrakcją dla nurków. Tam będzie głęboko. Jak to kamieniołom? Widziała, że... Jest pieruńś kostromotny. Jak w kozach. Ale to widać, że to tu jest ciężczynne to osuwisko. Abyś się nie zabił, to szybko. Z 10 metrów ja nie. Jak się nie zabijesz, to szybko. Niebiesko tak, to nie? Ja. Czemu w kamieniu umie jest zawsze taką niebieską? No nie ma zanieczyszczeń. To jest drożek, a drożek. Wszystkie tam idą. No oni tam łażą, nie? Ani w kozach. Jawożno, dalej. Ciekawe, kaj ta velostrada jest. Ponoć kaj jest velostrada wybudowana. Jeszcze pamiętam, że w TVN-ie powiedzieli, że Jaworznie na Śląsku. A to jest duży krok, bo Jaworzno na Śląsku już nie jest. No to tutaj w Jaworznie jeszcze. Właściwie tutaj wyszło powiedzieć gdzieś w Jaworznie. Tam jakaś rzeka płynie. Trawę by mogli tutaj wykosić pod tej łapki.
tutaj, nie wiem, kaj jadę. Kajesz od Jaworzna, w kierunku na Katowice się kierujemy. Przed jakimś strumem. W lesie. No stanie tak piosku wszędzie. Nie wiem czemu. No tam było bardzo ślisko i tu stało tyle piosku na tym. Już przyjechałem na sutę, bo tam pod nami jest bardzo śliski lód. No niestety moje majowe wakacje już też się kończą. W poniedziałek trzeba iść do roboty. Ale ogólnie rzecz biorąc, fajnie minęły. Były rajdy, dwie takie bielski, Wadowice i to co dzisiaj, czyli Park Grudek w Jaworznie. Ten Park Grudek oczywiście dzięki panu, który prowadzi kanał prokuroweru. Bo wcześniej za o tym takim się w ogóle nie słyszał, ale ten szkła jest pierwny. To znów co my są. Chyba. Także proszę wybaczyć. Zaraz będzie transformacja z rowera na koło. Most cudów między Sosnowcem a Mysłowicami, a to oznacza, że są my blisko Trójkąta Trzech Cesarzy. Tam była Białoprzemsza, tu jest Czarno. No to mamy jeszcze rower. Rower. Jeszcze rower. No. Przemsza czorno. All right then. It's morphin' time. Good. We're ready to morph into action. Wydałby sobie już na pole. To witamy na Śląsku. No to witamy w mieście mojego urodzenia. No bardzo, bardzo mądro. Nie? Bardzo mądre to było, no ale... Stacja na Wutos wystąpiła. Katowice. Przyjeżdża jeszcze taką oto trasę rowerową. Elegancko. Ciekawe jak daleko. Decyzja jest taka, że jadymy na bank. Tak, no to witamy już z Czechowic Dziedzic. Sytuacja jest taka, że w Katowicach mi się bateria rozładowała, a sprawa była taka, że my cugiem wrócili na ZOP. No i generalnie rzecz biorąc, no już na ten kawałek tamtej baterii nie zakładek, ale tutaj na mojej terenie założyć trzeba. Też taką historia była w tym cugu, czyli w pociągu, że najechał się tam chłop z babą, że tak powiem, wszystko ma swój umiar. Rozumie tam, gdzie uprzedać całusa, ale żeby się w pociągu migdalić, to już jest lekko przesada. No ale
jeden się tam znalazł taki, kiedy mu to zawadzało, słusznie, był z dzieckami i on powiedział mu, że nie chce, żeby jego dziecka taki coś widziały. Rumun to był, ale Rumun miał rację. Rzeczywiście są pewnego rodzaju granice normalności. Nie, żeby tam babę za cóżki chytać, czy coś takiego. Tak, no to już jest 9 wieczór. A jeszcze tak widno, 9 wieczór, a jeszcze tak widno. Bronów, Thailand, koniec realizowania. I o cały czas w krótkich galotkach jechał. No w luzie. Całkiem fajnie się jechało. Katowic do Gorzałkowic. Kugen. No jedyna wada tych wielkich kół jest taka, że nie mogą się w hokach zmieścić. No niestety, 29 cali robi swoje. A tak poza tym, nawet nawigacja się sprawdziła. Pan już dobrze polecił. No, u nas rzepak lepiej. Jak tam w Jaworznie. Jaworznie był biedny, w razie lepszy. Dobra, no to tyle by tego było.